Dwie trzecie sezonu za nami. Z 20 wygraliście 7. Jest pan zadowolony z tego dotychczasowego bilansu? Biorąc pod uwagę nasze przemyślenia, obawy przed sezonem, jestem bardzo zadowolony. Na tym etapie sezonu możemy powiedzieć, że wygraliśmy już 7 spotkań. Natomiast mamy świadomość tego, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i ogromna rzesza kibiców być może czuje niedosyt, prawda? Bo kilka spotkań, szczególnie w pierwszej części sezonu, przegraliśmy kilkoma punktami po naprawdę niezłej walce. Analizując na przykład mecz telewizyjny ze Sturowem Zgorzelec, w ostatnich 2 minutach nie rzuciliśmy punktu z 4 akcji, prawda? Teoretycznie też mogliśmy wygrać. Natomiast w drugą stronę mogę też powiedzieć, że kilka meczów wygraliśmy 1, 2, 3 punktami, także to wszystko wychodzi na remis. Reasumując, ja osobiście, tak jak moi koledzy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego bilansu, który mamy dotychczas. Mamy świadomość tego, że kilka meczów mogło się zakończyć inaczej, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że mieliśmy sporo szczęścia w niektórych spotkaniach na wyjeździe. Z tych 7 zwycięstw, 5 odniesionych na wyjazdach. Z czego może wynikać ta tendencja? Myślę, że tutaj powody są 2. Pierwszy, że mamy u siebie bilans 2-8, prawda? Pierwsze 6 spotkań na naszej hali przegraliśmy. Graliśmy bez... 5 z nich graliśmy bez Kena Browna, prawda? Więc o obliczu zespołu decydował Marcin Piechowicz i Kuba Kellner na pozycji rozgrywającego. Z tych pierwszych 5 spotkań bez Kena Browna, w mojej opinii, była szansa na wygranie 2 lub 3. Gdyby był od początku sezonu Ken razem z naszym zespołem, myślę, że mielibyśmy na koncie 2 zwycięstwa więcej. Natomiast od momentu, kiedy wygraliśmy ze Śląskiem Wrocław i, że tak powiem, mam nadzieję, rozwiązał się worek ze zwycięstwami u siebie, mamy bilans 2-2. Przegraliśmy ze Sternotem Zielona Góra i przegraliśmy po kontrowersyjnym meczu z Siarką Tarnobrzeg. Zdaję sobie z tego sprawę, że rozczarowaliśmy kibiców, rozczarowaliśmy wszystkich pracowników klubu i tak dalej, siebie też. Natomiast muszę podkreślić to, że Siarka być może nie prezentuje się poważnie, w cudzysłowie powiem, natomiast to jest bardzo groźny zespół. Udowodnił to tydzień po nas, kiedy właściwie bez żadnego problemu w tym samym składzie rozprawił się u siebie z faworyzowanym Śląskiem Wrocław. Przypomnę tylko też po naszym pierwszym zwycięstwie w pierwszej rundzie w Tarnobrzegu, kiedy zdobyliśmy 109 punktów, wygraliśmy 109-101, mnóstwo kibiców na wszelkiego rodzaju forach określało ten mecz bez obrony, wyżebrane zwycięstwo i tak dalej. Jak się okazało, zaraz po tym meczu Siarka wygrała 2 bardzo trudne mecze wyjazdowe i przegrała 3 co najmniej od 1 do 3 punktów. Także to jest specyficzna drużyna, która naprawdę potrafi grać dobrze w koszykówkę i sprawić problemy najlepszym. Także od momentu, kiedy wygraliśmy ze Śląskiem, tak jak powiedziałem, mamy bilans 2-2 i wszystko przed nami. Jak w takim razie z pana perspektywy MKS odnalazł się w tej nowej ekstraklasowej rzeczywistości? No ja myślę, że indywidualnie każdy z graczy nadal się odnajduje, szczególnie polskich, bo przypomnę, że mamy większość graczy, dla których ten sezon jest debiutanckim sezonem w ekstraklasie. Oni naprawdę z każdym miesiącem nabierają doświadczenia, stają się coraz bardziej pewni. Także indywidualnie odnajdujemy się. Myślę, że z każdym meczem jest coraz lepiej. My jako trenerzy nadal uczymy się naprawdę wielu, wielu rzeczy, wielu aspektów tego profesjonalnego basketu. W mojej opinii idzie nam najgorzej. Natomiast jeszcze, tak jak powiedziałem, 1/3 sezonu przed nami i mamy dużo do zrobienia i myślę, że mnóstwo wyciągniemy pozytywnych rzeczy z tego, co jest przed nami. W Dąbrowie dużo się zmieniło teraz z sezonu na sezon, sportowo, organizacyjnie? Oczywiście. Przypominamy sobie czasy pierwszej ligi sprzed roku. No to właściwie na poziomie organizacyjnym jesteśmy w ogóle na innym piętrze. To jest inny zupełnie świat. Sportowo poprzez to, że tak mi się wydaje, udało nam się z transferami graczy zagranicznych. Też prezentujemy się całkiem nieźle. I tak jak mówię, jeżeli grupa zawodników polskich, młodych polskich zawodników nabierze więcej pewności, uwierzy w to, że naprawdę można grać jak równy z równy z graczami z reprezentacji Polski lub z innymi graczami zagranicznymi, no to jesteśmy w stanie jeszcze sprawić kilka niespodzianek.
Liga jest bardzo wyrównana. Właściwie dwa zwycięstwa mogą dać ósemkę, a dwie, trzy porażki mogą zrzucić na ostatnie miejsce drużynę. Pewnie ciężko uciec od tych wszystkich kalkulacji i analiz tabeli. Znaczy, kalkulacje są bardzo proste. Wygrać każdy następny mecz, bo jedna porażka powoduje to, że zaczynamy być bardzo blisko ostatniego miejsca. Jedno zwycięstwo powoduje to, że stajemy się drużyną, która na powrót liczy się, jeżeli chodzi o walkę o play-off. Także tutaj jest bardzo ciężko właściwie powiedzieć, na co nas stać, co się stanie w tym sezonie, bo równie dobrze możemy skończyć na 8-7 miejscu, a równie dobrze możemy grać o 15-14 miejsce, prawda? Tak jak pan powiedział, wszystkie drużyny od 8 miejsca w dół są na wyrównanym poziomie, walczą z faworytami do ostatnich sekund, notują dobre występy, robią niespodzianki i tak jak powiedziałem, każdy mecz będzie naprawdę bardzo ważny. W Ekstraklasie też nie da się ukryć, wzrosła presja wokół zespołu. Po wygranej bohaterowie, po przegranej, no, różnie to bywa. Jak tą huśtawkę nastrojów jako zespół znosicie? No, wiadomo, że bardzo dużo reakcji po przegranych meczach jest nieprzyjemnych, niemiłych ze strony różnego rodzaju osób, natomiast nie przejmujemy się tym kompletnie, bo mam świadomość tego, że ja jestem odpowiedzialny za każdą porażkę, natomiast za zwycięstwo wszyscy wokół. Także to żadna nowość dla nas. Myślę, że dobrze sobie radzimy, nie reagujemy w jakiś taki historyczny sposób na wszelkiego rodzaju krytykę. Natomiast podkreślę to, że na konstruktywną krytykę jesteśmy otwarci jak najbardziej w 100% i wręcz oczekujemy jej. Natomiast mniej poważne opinie no, zostawiamy samym sobie. No. Musimy się z tym liczyć. Jasne, do końca sezonu 10 meczów. Które miejsce w takim razie by pana satysfakcjonowało na koniec tego sezonu? Ja przed sezonem mówiłem, że jeżeli będziemy sklasyfikowani na 10, 12 miejscu, będziemy bardzo zadowoleni. Natomiast liga pokazała, że za wyjątkiem tych 4, może 5 drużyn, pozostałe zespoły są na mniej więcej wyrównanym poziomie. To znaczy na tyle wyrównanym, że można się pokusić o niespodziankę, żeby wygrać z zespołem na przykład Asseco, Trefla i tak dalej. Poszczególne zespoły mają swoje problemy, które wynikają z różnego rodzaju roszad w składzie, na stanowisku trenera i tak dalej. Chodzi o to, żeby to wykorzystać. Chodzi o to, żeby trafić z dyspozycją najlepszych naszych zawodników, dobrze przygotować się do meczu pod względem taktycznym, żeby do maksimum ograniczyć mocne strony przeciwnika, a wykorzystać słabe. I no, ostatnie miesiące pokazały, że przy odrobinie szczęścia mamy szansę walczyć o play-off. Bardzo dziękujemy. W takim razie zapraszamy na 1 marca na godzinę 18 mecz z Polskim Cukrem Toruń w hali Centrum. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców. Bądźcie z nami nie tylko wtedy, kiedy wygrywamy. Dziękuję. Dziękuję.